Witamy w 57. Odcinku Apple Blog TV. Ja nazywam się Paweł Nowak. A ja Wadok Markowicz. Apple Blog TV to cotygodniowy podcast na temat newsów i plotek Apple, gdzie Paweł ma nowego iPada i stara się go utrzymać przez 20 minut w tym krótkim filmiku reportażowym, a Wodek siedzi naprzeciwko niego i stara się wrzucać jakieś takie śmieszne docinki. Także no, Paweł, zobaczymy, jak mu wychodzi przez 20 minut. Mamy lekko zmienioną formułę od teraz. Będziemy mieć 4 tematy w sumie, po 2 na osobę. Jedno tips and tricks, nie 2. I wyrzuciliśmy maile całkiem. Tak, chyba że napiszecie do nas, że pozdrawiacie nas z Kuala Lumpur. To wtedy ewentualnie wrzucimy tego maila. Właśnie, tylko mamy, wtedy. Mamy taki specjalny dedykację mailową. Jeśli ktoś ma jakiś naprawdę ciekawy temat, to wtedy go wrzucamy. Jeśli nie, to nie. Ale dalej czytamy oczywiście wszystkie maile i staramy się odpowiadać na przykład w screencaście, tak jak robiliśmy dotychczas, czyli po prostu w screencast. Yes. W Tips and Tricks odpowiadaliśmy po prostu na maile. Pytanie numer 1, Paweł. Najbardziej oczekiwane pytanie, jak Ci podobał iPad? Były filmiki na appblog.pl, tak. Ale wiesz, nigdy to nie jest to samo, co w Apple Blog TV. Cały zeszły tydzień faktycznie pojawiały się i zresztą do dzisiaj się pojawiają filmy. To nie jest to samo, co w Apple Blog TV, żebyś wiedział. To jest w ogóle zupełnie inny experience. Inna bajka, to jest nie to samo. Bardzo zacny. Powiem Ci, że ja dawno jestem poza tym punktem, w którym kupowałem sprzęt Apple po to, żeby go mieć, bo mi był potrzebny. Mhm. W tym momencie kupuję, ponieważ no muszę mieć ze względu na to, że prowadzę bloga. Biedny Paweł, nie? Ale też muszę przyznać, że bardzo mi się podoba i coraz więcej czasu na nim spędzam. Mam 96% na baterii, w ogóle przy okazji możemy zacząć. Ja wrzucę kilka groszy od siebie co do iPada. No. Swojego nie mam, ale korzystałem z tego i tak. Nie jest to jakieś super rewolucyjne urządzenie, ale jest strasznie fajnie się nim posługiwać. On przynosi po prostu radość, jeśli go trzymasz w rękach i coś na nim robisz. To nie jest tak, że to jest jakieś tam niezbędne urządzenie dla każdego, tylko to jest po prostu naprawdę mile spędzony czas z komputerem. Tak, jest bardzo przyjemnie się używa, zwłaszcza na przykład strony internetowe, to ty zwróciłeś uwagę, że strony internetowe się przegląda tyle fajnie, że dotyka się tych linków. Ciężko to wyjaśnić, jeśli się nie miało tego w rękach, ale no po prostu strona ma dużo linków na sobie i manipulowanie myszką no nie jest najlepszym rozwiązaniem, a klikanie jest dużo szybsze. Tak, i po prostu okazuje się, że jest bardziej naturalne. Tak. Zresztą to jest coś takiego, jak pamiętam, mój znajomy uczył swoją kuzynkę obsługi komputera, no i ona miała myszkę, no pokaże niby, że tu jest stół, prawda? I on mówi, przesuń myszkę w prawo, to ona zamiast przesunąć ją w prawo, zrobiła tak. Po prostu zakręciła tą myszką w prawo. To nie jest intuicyjne. To nie jest zgodnie intuicyjne, a jak ktoś się powie i teraz otwierasz tą stronę, klikając link, no to bach, on klika. Świetne urządzenie dla laików komputerowych, doszedłem do takich wniosków. Też mi się tak wydaje. Ja byłem tak blisko, żeby zamienić komputer MacBooka takiego białego mojej mamy na iPada, no bo miałem taką możliwość, no ale ostatecznie ona powiedziała mi, że nie za bardzo chce, bo on ogląda filmy na DVD. Dobra. A Piotrek Seweryn słusznie zauważył, że ktoś ogląda filmy na DVD. W ogóle skąd się biorą płyty? Skąd ludzie? No z gazet pewnie czasem dołączają. Z gazet, dokładnie, gdzieś tam się dostaje. Dobra, to może tyle o iPadzie, bo jeśli chcecie więcej o iPadzie, to na apple.pl jest cała seria. Cały tydzień z iPadem. Dokładnie. Dobra, twój pierwszy temat. Tak, ja mam 2 tematy. Ja sobie muszę aż odpalić notatki z wrażenia, bo mam wszystko ładnie napisane. Tu mam napisane tylko 751, a po Blog TV 57 znalazłem. Mój pierwszy temat to jest aplikacja, a jakże na iPada. Ponieważ iPad jest w tym momencie dostępny tylko wyłącznie w Stanach, z amerykańskim App Store. W związku z tym aplikacja, telewizja ABC zrobiła aplikację na iPada. ABC oczywiście, Player, czy jak to tam oni nazwali. Ta aplikacja udostępnia oglądanie filmów, seriali, to wszystko, co ABC udostępnia i produkuje seriale, bo oni na przykład chyba Californication robią, prawda? Showtime. Nie, Showtime. Czekaj. Ale to nie w ABC leci? Aha, nie wiem. W każdym razie między innymi jakieś seriale, takie popularne seriale amerykańskie są dostępne w tej aplikacji. I są za darmo, są zupełnie za darmo. Model ich biznesowy jest taki, że w trakcie oglądania tych seriali są świetne reklamy. Taki sam model jak w telewizji. Dokładnie, po prostu co pewien czas, czy raz na początku, nie do końca pamiętam, bo oczywiście nie można je uruchomić w Polsce, są wyświetlane reklamy. Przez pierwsze, no od początku iPad wyszedł, no teraz jest poniedziałek, więc iPad wyszedł 2 tygodnie temu. Nieco ponad. Ponad 40% iPadów ma tą aplikację zainstalowaną. To jest 205 tysięcy pobrań tej aplikacji. 205 tysięcy. I ludzie obejrzeli ponad prawie 500 000 filmów i seriali za pomocą tej aplikacji. Czyli tak jakby każdy użytkownik obejrzał co najmniej 2. Bardzo miła liczba. I oni z ABC mówią, że generalnie są bardzo zadowoleni z tego, że ten revenue, jak to będzie po polsku, dochód, znaczy w sensie, że kasa z reklam jest bardzo przyjemna. No przyjemna, jest dokładnie tak samo jak w telewizji, więc tutaj nie ma znaczy mają opanowane to, prawda? Bo no wyobraź sobie tak, masz 250 tysięcy ludzi, którzy oglądają te programy.
I nie musisz mieć żadnej ramówki, nie musisz mieć żadnych tych, wiesz, tam projekcji telewizyjnych, że o tej godzinie puszczamy to, o tej. Tak. Każdy sobie ogląda kiedy chce. I wiadomo, że obejrzy tą reklamę, tak. No bo musi, żeby otworzyć film. I to jest całkiem niezła liczba, no powiedzmy dla przykładu, nie znam się tak konkretnie, ale chyba Wojewódzkiego ogląda 2 miliony osób, tak. To tu masz 250 tysięcy i tu jest, ja, nie wiem, 2 tygodnie minęło. A to jest, ja myślę, że spokojnie będzie tych, przecież każdy teraz, jak zwłaszcza jak ABC zaczął się tym chwalić, będą ludzie ściągać te aplikacje. Ja się nie dziwię, jeżeli oni osiągną na przykład za miesiąc, osiągną 1 milion pobrań. Bardzo tej możliwe. Aplikacji. Jasne, że tak. A odnośnie jeszcze jedną rzecz, ponieważ oni mają te zwykłe reklamy, oni po prostu mają reklamę, tam jakąś taką telewizyjną wzięli i po prostu wrzucili do tego serialu. Ale wyobraź sobie, co się stanie, jeżeli oni zintegrują to, co Apple ostatnio zaprezentowało, czyli iAd, jakkolwiek to dziwnie brzmi. Jeżeli te reklamy będą takie interaktywne i wiesz, będzie nie dość, że to jest interaktywne. Nie wiem, czy bym chciał, ale okej. Okay. No ale... Bo jeśli już, nie, powiem, jeśli już oglądam wideo, to chcę mieć reklamy wideo. Jeśli oglądam wideo, to chcę sobie postawić na stojaku. I po prostu przeczekać tą ale reklamę. Ale jeżeli oglądałeś prezentację, tam były takie filmy, takie reklamy, że klikasz, znaczy w sensie, że oglądasz reklamę, jest wideo, ale to na końcu... To nie jest interaktywna reklama, to jest zwykła reklama. No poczekaj, ale na końcu jest właśnie pytanie. Tam wiesz, możesz sobie zagrać w grę, możesz sobie zobaczyć, kto występował na przykład w tym ale filmie. Ale muszę kliknąć, że tak albo nie. Tak. A ja nie chcę tego robić. Po prostu, jeśli jesteś w czytniku RSS, jeśli jesteś w systemie do blogowania, jeśli jesteś w aplikacji do, nie wiem, budowania mostów, to jasne, bo tam klikasz cały czas palcem, coś możesz sobie porobić, klikniesz na reklamę i nic się nie stanie. Ale tutaj, no załóżmy, leżysz w łóżku z iPadem z kimś. Nie chcę po prostu się odrywać od filmu po to, żeby powiedzieć, że nie chcę tej reklamy, nie chcę reklamy, nie chcę reklamy. No dobra, ale wiesz, że ten, że on jest w zasięgu ręki zawsze ten iPad, prawda? To nie jest telewizor, który jest 8 metrów. Może się mylę, ale ten model nie do końca odpowiada. To jest bardzo podobny, ten model biznesowy jest bardzo podobny do tego, co Hulu ma. Hulu to jest taki amerykański serwis internetowy, który właśnie oferuje seriale i filmy za darmo w zamian za reklamy. W Polsce jest taki serwis, nazywa się iPlex. iPlex też. A iPla to jest Polsatu, więc Polsatu nie lubi. także iPlex.pl, tam są filmy. Nie płacili nam za to, a szkoda. Tak. Reklama małpa.abtv.pl. Zdecydowanie. Także dobra. Tak, tyle? Jeżeli chodzi o to, to myślę, że no ja bym bardzo chciał oczywiście zobaczyć takie na przykład Onet Player na iPada, prawda, żeby można sobie seriale. VOD. Oni mają VOD, dużo, ale widzę, Flash. Widzę, że wszystkich ruszyło. Silverlight. Silverlight, przepraszam. Jeden pies, na iPadzie nie działa. Nie działa. Szkoda. Swoją drogą ciekaw jestem, czy Microsoft podejmuje starania, żeby wprowadzić Silverlight na iPada. Wątpię. Ja, no ale patrz, hipotetyczna sytuacja, że Apple mówi, ok, Silverlight jest ok, Adobe, Flash Player, nie podoba nam się. Znaczy, myślę, że mogłoby dojść do takiej historia sytuacji. Z Apple i Adobe jest tyle zawiło, że już sam nie wiem, o co chodzi. Wiem, że wszyscy Adobe strzela sobie w stopę, tak. A Apple nie lubi Adobe. Adobe tak naprawdę nie chce napisać aplikacji, a Apple nie ma nic przeciwko, jakby była. Więc... Nie do końca, bo właśnie na odwrót chyba. Właśnie było, na początku było mówione, że Apple nie chce tego, a tak naprawdę no, oni po prostu nie chcą napisać dobrej aplikacji na flashowej na iPhone'a. Ale... Ani na Maca. Paweł Opy, do którego powinieneś kojarzyć, ma bardzo coś średnio, mniej tak? Mniej więcej. No. Znaczy, słyszałem, że prowadzi bloga, ale tak naprawdę nikt tego bloga nie widział. Bo i co, tyle mniej więcej słyszałem. On mówi, że Apple bardzo dobrze robi, że nie ma App Store na nie ma Flash Playera na iPhone'ie, ponieważ wtedy wszystkie te aplikacje, które są na Maca, wszystkie te aplikacje, które są na iPhone'a, można by napisać we Flashu. Nie. I można by używać tych flashowych. Gadaliśmy o tym chyba gdzieś na drugim czy trzecim odcinku, nie wiem, czy pamiętasz, że właśnie, że powstawałyby aplikacje flashowe, ale no Flash jest do dupy do pisania. On jest powolny, uniwersalny. No dokładnie, on dlatego Apple nie chce wpuścić go na iPhone'a. No dobra, ale przynajmniej do oglądania filmów na Hulu. Ale to nie może być tak, że pojawi się Flash Player, będziesz mógł tylko filmy na Hulu oglądać, ale już nie będziesz mógł zajrzeć na Farmville. No nie, ale no. Farmville nie jest we Flashu. Farmville jest we Flashu. Poważnie? No. Jezus, co za aplikacja. Ja mam o Operze Mini, o której gadaliśmy 2 tygodnie temu jakoś tak. Rozwinięcie tematu. Apple zatwierdziło Operę Mini,
I Opera Mini już jest dostępna w prawie wszystkich iPhone'ach, wszyscy zainstalowali, rzucili się na nią. No. To jest numer jeden w 22 App Store'ach na świecie. Także no, rozgłos był naprawdę spory co do tej aplikacji. I moje odczucia co do Opery. Ty masz swoje? Tak, ja chciałem ją przed chwilą uruchomić, ale już widzę, że już zdążyłem ją usunąć. Sorry, czyli Opera. Tak. Opera w ogóle nie jest ani trochę blisko mobilnej przeglądarki wbudowanej, czyli Safari na iPhone'ie. Nie ani trochę kompatybilności, ani intuicyjności, a w ogóle. Co jest dobrego, to jest to, że jest szybka i to wszyscy mówili, jest szybsza, no moim zdaniem gdzieś tak ze 2-3 razy, może nie 6, ale ze 2-3. I takie są opinie. Wszystko, co dobrego można nie powiedzieć, to to, że jest szybka. Dokładnie, a co do złego, to jest tak, jak jest cała strona załadowana, to tekstu nie ma, tylko są pionowe linie, poziome linie. Jak już chcemy coś kliknąć, to ten dotyk nie jest tak inteligentny jak Safari. Safari, jak chcesz coś kliknąć, klikasz byle jak, a on wie, co chciałeś kliknąć, nie wiem, czy zauważyłeś. Klikasz na przykład w okolicach tego punktu, on wie, że chciałeś ten punkt, a w Operze musisz idealnie wyciupciać tutaj no, ten punkcik, opyk, i to jeszcze nie masz pewności, że trafisz. No. I to mega wkurza, będąc przyzwyczajonym do tego czegoś, co zaserwowało ci okay. Safari. Ja myślę, że Opera można mieć Operę na przykład na iPhone jako taką alternatywną przeglądarkę. Dokładnie, jak najbardziej. Taką, że na przykład jak kończy nam się transfer w internet na pakietach, to no, można zacząć się przełączać. Akurat my takiego problemu nie mamy, ale no, szybkość danych, szybkość otwierania tych stron no, jest większa i jak potrzeba ci tu, to skorzystujemy z Opery. Dobra. Jak nie, to Safari. A ty? Ja myślę, że Opera na pewno może być na iPhone'ie, ale nie jako domyślna i na pewno przeglądarka. Na pewno. Raczej dla geeków. Apple Block TV działa dzięki Site5, najlepszy hosting stron www bez limitu transferu i miejsca na dysku. Teraz 36% taniej na hasło Apple Block TV. Aby użyć kodu promocyjnego, wejdź na abtv.pl/hosting. Bonkers. Bonkers. I witamy z powrotem. Paweł bawi się iPhone'em, iPadem. Tak, w ogóle. Dobrze, że mnóstwo nie bawi. Experience. Także witamy z powrotem. Mamy znowu jeszcze dwa tematy. Chcesz pierwszy zacząć, czy ja mam pierwszy? Tak, ja mam ciekawy, bo dobra. Po tej krótkiej przerwie może puścimy Wam dwa filmy dla rozluźnienia, ponieważ ostatnio pojawiły się dwa fenomenalne filmy, nie wiem, czy je widziałeś. Jeden jest z kotem, który nazywa się Iggy. Iggy? I iPadem. I kot się bawi iPadem. Może zobaczmy, jak to wygląda. You're a smart cat, buddy. A drugi, no właśnie, co myśleliście? Bo jest naprawdę super, ja będę testował jeszcze na moich kotach to. A drugi film to jest na Tuaf. Tuaf to jest The Unofficial Apple Weblog. To jest to straszne. Ale dobrze, że to rozkminiłeś. Tak, The Unofficial Weblog jest. Ale tak, dobrze, że jest Weblog, bo jakby było blog, to by było Tuaf. Oni mają mieli taką historię, to też jest film na YouTube, który za chwilkę wam puścimy, ale ja może zanim to zobaczycie, gość przyczepił do helikoptera, albo do samolotu, albo wydaje mi się do helikoptera, iPhone'a swojego, od spodu, tak żeby kręcić sobie okolice i chciał, wiesz, polatać naokoło i zobaczyć, ale mu paręset metrów nad ziemią przestały się śmigły kręcić i zaczął spadać, zaraz zobaczycie. I już prawie był i zaczął nim lecieć znowu do góry, więc uratował go. I zamiast głupek wylądować tym helikopterem, to poleciał jeszcze wyżej i znowu spadł i wleciał w jakieś drzewa. Więc zobaczmy ten film, zobaczycie, jest naprawdę... Człowiek nie wykazał się inteligencją. No najwidoczniej było mu szkoda swojego iPhone'a, ale to już nie mnie osądzać.
Nie wiem, Paweł, gdzie ty wynajdujesz takie filmiki. Szkoda, bo ja jeszcze ich nie widziałem, myślałem, że je teraz zobaczę. Okej. Okay. Powiedz mi tylko, czy to jest cały czas skręcone, czy nie? To ten fragment się wytnę. Ale patrz. I koleś, wiesz, lata, że ja przewinę trochę. O. A za chwilę mi się takie... Ale w ogóle strasznie nie ma. No. O. I spada. I tuż przed ziemią znowu się zaczynają kręcić te śmigła. No. No, dajesz. O. I zamiast wylądować, on był tuż przy ziemi, zamiast wylądować, no, widzę, właśnie, to leci do góry znowu. I za chwilę... Uwaga. Ej, ale żyje. Tak, żyje i przeżył. A, no to good. No. O, mam nadzieję, że wam się filmy podoba. Tak jak widzimy, iPhone przeżył, niestety się specjalnego nie stało. Ale koleś nie wykazał się inteligencją w dwóch miejscach. Po pierwsze przylepił zabawkę za 2000 zł do spodu helikoptera i wysłał ją w powietrze. W Stanach to mam wrażenie jakoś inaczej działa, ale to... A możliwe. A drugi raz taki, że zamiast wylądować nim, jak już miał problemy z silnikiem, to poleciał z portem. No. Co masz za historię ciekawą teraz? Właśnie nie wiem, czy ciekawą, ale jakąś tam historię mam, jakiś to news. Oprócz tego, że wyszedł ten iPhone OS 4, którą relację robiliśmy dla was z Pawłem, na żywo. To było na żywo gdzieś, tak. Kiedy to było? Dawno temu. Tak, jakieś dawno temu. Możecie sprawdzić na appblog.pl, wpisać relacja, coś tam może wyskoczy. Jak nie wyskoczy, to widać, że blog nie daje rady. Wyszły nowe MacBooki. Coś jeszcze nowego oprócz MacBooków Pro wyszło? No na przykład są przejściówki HDMI, przejściówki z dźwiękiem. Tak. No i Apple opowiedziało się za tym, że nie będzie dłużej wspierać iPhone 2G, więc tak. iPhone OS 4 jest tylko dla 3G i 3GS. Koniec. No i prawdopodobnie nowego iPhone HD Omnia HD. Full wypas Nokia z który ukaże się już w czerwcu 12 o godzinie 13. Dobrze mówię? A nie 22 czerwca ma się. A tak, faktycznie. No, od 22. Od 22, racja. Czasu polskiego? GMT plus 15. Okay. Więc jeśli ktoś ma 2G, nie może już liczyć na iPhone OS 4, nie może liczyć na żadne wsparcie, żadnych ale jeszcze, popatrz, masz 2G. Tak, ja mam 2G i w ogóle mnie to nie boli. Właśnie to, dlatego, że to a jest... powiem ci dlaczego, to jest jedyny, tylko i wyłącznie marketingowy krok, bo 2G ma te same bebechy co 3G, więc nie muszą nic dodatkowego robić. Tylko żeby... nie ma 3G. No tylko nie ma 3G, ale no, nie muszą nic dodatkowego robić, żeby po prostu wrzucić 2G jako model wspierany tak. do iPhone OS 4. No ale najwidoczniej nie opłaca im się to. Ale zwróć uwagę na to, że Apple nas trochę rozpuściło, jeżeli chodzi o aktualizację, bo ludzie się spodziewają tych aktualizacji cały czas, prawda? W sensie, że teraz, no to co, no przestaje iPhone 4.0, nie będzie wspierał naszego sprzętu sprzed 3 lat? A na przykład taka Nokia albo Samsung, oni opuszczają swoje telefony w dniu, w którym je zaprezentują. Dlatego, że mają, wiesz, model 3001M, 3001S, dokładnie. 3002.5. Ale te telefony nigdy nie są aktualizowane. Bo oni mają masę tych telefonów. Po co? To oczywiście. I no. Po prostu wypuszczają to i on jest z takim shitowatym softem, z jakim jest i nic z tym nie robią. Po prostu ani go nie poprawiają, ani go nie aktualizują. No bo zanim wprowadzą nowy soft, to już wejdzie nowa komórka z nowym softem. Dokładnie. I wtedy, wiesz, no. I tam akurat użytkownicy Nokia jakoś się nie plują. Ale Apple zawsze dbało o swoich użytkowników. Tak, się zgadza. Zawsze ale... było firmą, która była lubiana za customer support. To jest chyba jedyna firma, która ma ile tam? 80%. No, dokładnie. Zadowolonych klientów. Ale pamiętaj o tym, że na przykład wraz z nowymi pojawieniem się nowych wersji OS X, na przykład teraz jak mamy 10.6 z Leoparda, to już procesory na przykład G4 i G5 już nie są wspierane, prawda? Tak. No i też ludzie na początku się oburzali, chociaż nie było to tak... A to jest totalnie bezsensowne, bo 10.5 był wolniejszy niż 10.4 na PowerPC, nie wiem czy wiesz. W testach, jeśli masz PowerPC, to bardziej ci opłaca zostać na Tigerze niż instalować Leoparda, no, bo masz powalniać cały system. Ale chodzi o to, że ostatni komputer z G5 pojawił się, nie wiem... 2006 chyba. Dawno temu, no 5 lat temu albo 4 lata temu, teraz sprawdzę, bo aż zwrażam. Wydaje mi się, że 2006 PowerBook ostatni był 2005. Znaczy wydaje mi się, że G5 jeszcze się te iMaki pojawiały, nie? I 2006. No dobra, ale w każdym razie jest to dawno temu. No, 4 lata temu to nie jest. No. No to powiem ci, że to nie jest tak dawno. Jakbym myślał o tym, to bym strzelał tak, no dobra, 6 lat, 7 temu to było. A 4 to jeszcze no.
Znaczy ten czas po prostu jakby teraz, to jest tak, że przyspieszając z roku na rok jest coraz dwa razy coraz szybszy, więcej tak? nowinek i coraz więcej nowinek się starzeje. I szybciej się starzeje, tak mi się wydaje. Więc taka strona jest Apple History, to przy okazji. Ty mówiłeś, że G4 na blogu jest strasznie mało, nie? Koło 1%. Tak. Więc kto tam używa G4, to proszę się przywitać w komentarzach. Doceniamy. G4 strasznie potaniało na Allegro. Jest tak, bardzo tak, można 1000 zł kupić powerbooka przecież. Za 600 już. No. Za 600 tego 15 czy coś tam spokojnie. Ale no, nie polecałbym. Chyba z 2005 są ostatnie sprzęty, z tego co widzę. Bo już w 2006 był MacBook Pro w maju, czy... Na samym początku roku. Zobaczmy 2006. iMac, early 2006. MacBook Pro był pierwszym Maciem z Intelem. To jeszcze jest możliwe, że w 2006 na samym początku został wydany iMac, ale już patrzymy na to. W Apple History? Tak, to jest iMac G5. Tak, w Apple History. W 2006? A nie, to już jest Cortuo. Spoko. Czyli od 2006 są już Intele. Tak. Czyli najnowszy G5. Ale Maci Pro były z piątką. Nie było nigdy Maców Pro, to były Power Maci. Power Maci. Tak, ale one też były w 2005 roku. Aha, no to nie wiem. No to już kawał czasu temu, także nie oburzajcie się, please. No. Please. I to jest tyle. Paweł, masz coś ciekawego do powiedzenia? Powinienem mieć? Bo to był mój temat, drugi, tak? To może przejdźmy, zobaczmy do sekcji Tips and Tricks, która tak, nazywa się teraz Screencast. I będzie dużo bardziej profesjonalna. Już po prostu wzięliśmy małe tipsy i triksy od naszych kolegów z telewizji. Oni tam robią to dużo bardziej profesjonalnie. Takie tipsy, że wow, szok. Tak, także cieszcie się tym. Jak już obejrzycie, to wróćcie do nas i my się pożegnamy. A lepiej nie rozstawajcie z nami po prostu się. I będziemy, zobaczymy jak nam to wyjdzie. Yes! Witam w kolejnym screencastie na temat systemu macOS X. Nazywam się Jurek Markowicz i dzisiaj chciałbym pokazać Wam kilka wygodnych skrótów klawiaturowych ułatwiających pracę z narzędziem Spotlight. Spotlight możemy aktywować przy pomocy skrótu Command plus spacja, potocznie jabłko spacja. Jeśli poszukuję pliku DVLA i interesują mnie konkretnie obrazki, mogę szybko przejść do danej kategorii używając skrótu Command i strzałka w dół lub w górę. Dzięki przyciskowi Command mogę także szybko przejść do katalogu, w którym znajduje się dany plik. Wystarczy wcisnąć Command Enter. Witamy ponownie, mam nadzieję, że nowa sekcja ze screencastami Wam się podobała, miejmy nadzieję. Jeżeli chodzi o Apple Blog TV, to dostajemy sporo maili na temat live show, które robiliśmy wcześniej, czyli spotkań, prawda, z widzami na żywo, które ostatnie były trzy. Było, kiedy było ostatnie, Paweł? Powiedz mi, bo ja już nie pamiętam. No właśnie. Na pewno nie w tym sezonie, to jeszcze było pod koniec zeszłego sezonu. Tak. Każdy się dawno temu. No i chcielibyśmy ewentualnie zrobić w Krakowie, oczywiście. Bo w Warszawie nas nie lubią. Bo nie chcemy jechać do Warszawy, bo jest daleko i mało osób przychodzi. Więc chcielibyśmy w Krakowie zrobić i mówimy, że jest teraz, z wyprzedzeniem, że pojawi się, więc możecie zacząć szykować się. I możecie psychicznie liczyć na pewne wynagrodzenia za przyjście poprzez rzucanie pewnych przedmiotów w Was. Różnych przedmiotami będziemy przedmiotów rzucać. Niektóre mogą być ostre, niektóre nie, dlatego uprzedzamy na początek, żeby później nie było, że przedem, a tam ostry przedmiot we mnie leciał. I na przykład, że ktoś nas pozwie. Dlatego mówimy o tym najpierw, że ostre przedmioty mogą latać w Waszą stronę, no ale i tak warto przyjść, bo ostry, nie ostry, zawsze to darmowy przedmiot. Dokładnie, nawet jeżeli będziecie trochę krwawić, zawsze, że jak powiem... Myślę, że będą jakieś dziewczyny z bandażami, więc... To się załatwi. Więc na razie nie mówimy, kiedy to będzie konkretnie, ale powinniśmy się pojawić. Jeśli macie jakieś pytania do nas, lub do mnie, do Pawła, do pana Wujosewi, to piszcie na mail Appleblog TV. Jeśli chcecie czytać więcej o newsach ze świata Apple, to na appleblog.pl możecie to zrobić. Pamiętajcie jeszcze jedną rzecz, żebyście nie pisali na mail @appleblog.pl. Tak, bo nie ma takiego adresu. Nie ma takiego adresu, specjalnie nie zakładaliśmy. I jeszcze luzerów, którzy tam piszą. Jeszcze jedno, to jest facebook.com/tenpawełnowak, to jest facebook.com/blodec, to jest facebook.wujosewi.blip.pl. Znaczy w ogóle wejdźcie sobie po prostu na Facebooka, wpiszcie Apple Blog TV i tam znajdziecie nas i tam są ciekawe. Powinno być. Dobra, kończymy, dziękuję bardzo za oglądanie 57 odcinka i do zobaczenia. Bye, bye. Dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Apple Blog TV. Władek Markowicz oraz... Dobra, spróbuj. To już do siebie, tak? Tak. Aaaa! Się. Ale dobra to było. Ale to było dobre. Udałeś? Nie wiem, że tak będzie. Co?
Nic. Nie wiem, jaki jest twój. A co masz taki pierwszy? Masz w ogóle temat? Nie. Jesteś w ogóle... Jesteś dzisiaj w ogóle nieprzygotowany. No to co? Zawsze jestem. Ty nie zawsze to właśnie, widać. Właśnie się przyznać do kamery. Nie zawsze to widać.